Witajcie, jestem Patryk Batko i w dzisiejszym filmie na kanale Indie World, tak jest, oczywiście wymówiliście dwa słowa, zobaczycie grę o nazwie Carrot Life. Jest to gra stworzona przez Richarda Hofheimera, wcale nie mam pojęcia jak wymówić jego nazwisko, i jest to dosyć szczególna produkcja, to też nie zdziwię się, gdy wyłączycie film już w najbliższych sekundach. Ale poczekajcie, czego nie róbcie, ponieważ chcę parę rzeczy wam opowiedzieć o tym, co to właściwie jest. Otóż, jest to dosyć szczególna produkcja, ponieważ została ona zgłoszona na IGF, czyli Independent Games Festival, które miało miejsce w zeszłym tygodniu. Wygrała ona aż 3 nagrody. Nagrodę główną, nagrodę dla gier nietypowych, dziwnych oraz nagrodę za narrację. Za sztukę narracji, jaka została zastosowana. O co w grze chodzi? Otóż, gra jest, powtarzam to jeszcze raz, bardzo dziwna. Wcielamy się w niej w jednego z trzech bohaterów, w darmowej wersji jest dwóch, aby odblokować trzeciego musimy zapłacić $5. I można w pewnym sensie nazwać tę grę jako, powiedzmy, Sims dla dorosłych. Chyba można tak nazwać, powiedzmy. I ja rozpoczynam rozgrywkę od początku, grając w nim. Jest to osoba, jest to mężczyzna, który przeprowadził się do nowego miasta, nie znając, też słabo znając angielski. Jak widzicie, teraz jadąc w pociągu, tłumaczył on na angielski jakieś tam wiersze i postanowił on zacząć nowe życie, taki, powiedzmy, amerykański sen, American Dream, przeżyć swój w nowym świecie. Rozpocznijmy rozgrywkę. Ma on do dyspozycji jakieś $3000 i postanowił on zostać sprzedawcą gazet. Czy to był dobry pomysł? No, to już zależy od tego, jak my nim pokierujemy. Ponieważ coś, co jest dosyć zastanawiające i ciekawe, to to, że gra nam nic kompletnie nie mówi. To znaczy, podaje nam ogólne tutoriale, jak na przykład poruszać się w lewo czy w prawo, czy wchodzić do budynków, ale nie mówi nam, o czym ta gra jest. Nie mówi nam, czy mamy tym bohaterom pomóc, chociaż to się wydaje dosyć logiczne i tak zwykle byśmy postąpili. Jednak równie dobrze możemy sprawić, aby ci bohaterowie się stoczyli. Aby spadli na samo dno, z którego już nie ma powrotu. Każdym z nich, z tych bohaterów, gramy przez jakiś czas, a później otrzymujemy samo zakończenie, w którym już nie uczestniczymy. Nie chcę wam o żadnym z tych zakończeń opowiadać, ponieważ to jest coś, co trzeba samemu doświadczyć, ponieważ jest to bardzo trudna gra i ogromną satysfakcję daje tutaj dojście do samego końca. Okej, pogadajmy z gościem, który nam, z Timothy, który nam sprzeda Stragan. Nawet zaczyna się bardzo miło i przyjemnie, jednak na pewno zastanawia was stylistyka tej gry. Nie jest ona przypadkowa. Na sekundę zrzucę ekran, stanie się ciemność i teraz popatrzcie na stronę gry. Na stronie, jak ona wygląda, tak widzicie, czarno-biała, bardzo, bardzo nieczytelna, trudna w rozszyfrowaniu, co gdzie jest. Gdy wejdziemy w dział pobierania, mamy trzy możliwości. Wszystko dalej zlewa się ze sobą, jest czarno-białe i takie nijakie, trudne w rozszyfrowaniu. Dokładnie taka sama jest ta gra. Jak powiedziałem, nic nam nie tłumaczy. Posiada straszliwe sterowanie. I cóż, muzyka, grafika, według mnie ona nie zasługiwałaby w życiu na żadną nagrodę właśnie za muzykę czy grafikę, ponieważ przypomnijcie sobie gry typu Journey, Bastion, Braid. Wszystkie te produkcje mają piękną stronę artystyczną. Wita nas jakaś wesoły chiptune, mamy kolorowe obrazki skaczące postacie, a tutaj mamy wręcz depresyjny stan. Bohaterów, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, którzy są wręcz na skraju rozpaczy, którym możemy pomóc, a możemy zaszkodzić. Otóż kupiliśmy właśnie Stragan w prawie centrum miasta, gdzie będziemy sprzedawać gazety na początku, później możemy rozszerzyć naszą działalność. Aktualnie znajdujemy się w motelu. Naszym jedynym przyjacielem jest Kot Glębowski. I jest to taki przyjemny, potulny zwierzaczek, którego możemy nie karmić. Co się wtedy stanie? Ucieknie. Co się stanie naszym bohaterem? Załami się. Przez na przykład będzie ciężej wykonywać pracę i tak dalej. Gra jest złożona, jeżeli chodzi o takie mechaniki.
A na przykład w tym motelu nie wolno trzymać zwierząt, o czym się za sekundę dowiemy. Też musimy przeszmuglować tego kotka do środka. Gra ma to jest naprawdę wiele powiązań. No i nawet posłuchajcie teraz głosu. Na chwilę będę cicho i słuchajcie, jak oni mówią. Na pewno kojarzycie, jak to wygląda w na przykład Simsach. Postacie tam wydają jakieś dziwne odgłosy w tam ich języku, które są chyba stworzone na potrzeby samych Simsów. Tutaj mamy za to tak, jak to był jakiś szum, nie wiem, jak ustawicie radio na jakąś niedaną częstotliwość, to właśnie taki szum słyszycie. Podobnie jest tutaj z ich głosami. Wszystko, co się ze sobą tak łączy, zlewa i sprawia, że ta gra jest bardzo, bardzo trudna. Okej, okay, możemy tutaj wypytać naszego zarządcę mieszkania o parę spraw. Ile na przykład kosztuje trzymanie zwierzaków? Czy można to w ogóle robić za jakąś ekstra cenę? Nie wolno. Okej, więc może wyruszmy. Zapłaciliśmy mu tam chyba tygodniówkę, ileś tam dolców i jak możemy zobaczyć w naszym inwentarzu, te pieniądze się coraz bardziej kurczą, nasze finanse się pomniejszają z każdą sekundą. Aktualnie mamy tylko 131 dolarów, a pamiętajmy, że nasz bohater musi jeść, musi pić, a podobnie z kotkiem. I tu się zaczynają ciekawe problemy, ponieważ jako że sprzedajemy gazety, nie liczy na zbyt duży zysk. Coś, co często jest zarzucane tej grze, to, że czas bardzo, bardzo szybko w niej płynie i w ciągu jednego dnia jest dosyć trudno zrobić coś sensownego. Odłóżmy kota. I na przykład sprzedamy 10 gazet, co da nam równowartość powiedzmy, nie wiem, 10 dolarów, ale w tym samym czasie musimy coś zjeść za te 8 dolarów. No cóż, i teraz spróbujcie się z tego utrzymać. A bardzo depresyjna gra, w którą lepiej nie grać, gdy no, nie jesteście w najlepszym humorze, ponieważ może ona was wkurzyć jeszcze bardziej, zmęczyć, no i sprawić, że nie będziecie chcieli do niej powrócić. A warto, naprawdę warto. Okej, okay, teraz nie chcę iść spać, a teraz chciałbym bardzo pójść na swój stradam. Co też jest fajne, to, że możemy rozmawiać praktycznie z każdą napotkaną postacią. Możemy z każdym wymienić jakieś tam parę słów, czy tam jedno zdanie, zadać pytanie. I gdy sprzedajemy te gazety, czy też jakieś inne artykuły, to możemy nawiązać taką krótką rozmowę z postaciami, dzięki czemu my na przykład dostaniemy większy napiwek. Okej, okay, pojedźmy tam autobusem. 75 centów za auto. Może się to wydawać niewiele. Ale za chwilę się przekonacie, że to, że każdy cent jest tutaj istotny. Okej. Okay. W naszym dystrykcie mamy jakiś taki bar, w którym nieraz się będziecie żywili za niemałą cenę. Nasze stoisko oraz jeszcze jakiś sklepik z RTV, coś w tym stylu. O, potrzebuję teraz iść spać. Trochę zlamiłem, ponieważ patrzyłem, ile snu ma. Czyli jednak trzeba wrócić. No cóż, trudno, moja wina. Musimy wrócić do domu. Tym razem pójdziemy na piechotę, bo chcę wam pokazać, jak wygląda cały, powiedzmy, świat, jak to wygląda. I tak jak nie możemy do żadnych budynków wchodzić w ciągu tego marszu, powiedzmy, to możemy to robić wchodząc do innych dystryktów, gdzie znajdziemy na przykład jakieś supermarkety, dodatkowe sklepy, stragany i tak dalej. Jest tego całkiem sporo. Okej, okay, tutaj powoli idziemy. Nasz bohater się dosyć szybko męczy, dosyć szybko głodnieje i często chce spać. Jak widzicie na tym wykresie, te paski naprawdę szybko schodzą. To też w ciągu jednego dnia trzeba spać, trzeba się żywić, ponieważ bez tego nasz bohater będzie wszystko wykonał wolniej i nie będzie chciał rozmawiać z kupującymi i nie będzie zbyt różowo. Okej, wchodzimy do naszego mieszkania. Trzeba się przespać. I tak naprawdę to jest ta gra jest takim otwartym pytaniem. Graczu, co zrobisz? Co zrobisz z tymi bohaterami? Co zrobisz z ich życiem? Możesz im pomóc, a możesz tego nie robić. Dla przykładu, grając z drugą postacią, czyli Melanie, sprzedajemy kawę w jakimś takim stoisku. Mamy do tego córkę. Sprawę rozwodową w toku, więc wiele takich spraw, które się zazębiają i sprawiają, że ta gra jest coraz trudniejsza w odbiorze. O, tutaj przy okazji motyw znany oczywiście z Heavy Raina,
słynne mycie zębów i do spania. Podsumowanie dnia. Co zrobiliśmy w tym dniu? Straciliśmy ponad 2000 dolarów właśnie na to stoisko. Zostało nam ledwo 130. To nie jest dużo. Idziemy spać. No i podczas każdego ze snów dzieją się znowu różne dziwne rzeczy, ponieważ przypomina nam się przeszłość. To, jak to, co robiliśmy wcześniej. Spotykamy tutaj na przykład naszą żonę, którą porzuciliśmy. I ogólnie naprawdę tu są naprawdę, naprawdę dziwne schizy. I gra jest ciężka dla mnie. To też, jeżeli dacie radę w nią grać, to polecam ją samemu sprawdzić i już tu będzie wyłożyć ten materiał. Tutaj mamy coś do podniesienia? Nie, niestety nie. Idziemy dalej. No nie bardzo. Okej, akurat teraz się bohater obudził. Zapisujemy grę. Idziemy sprzedawać nasze gazety. Cała minigierka ze sprzedawaniem gazet także jest przyjemna. Chociaż dosyć uciążliwa, ponieważ musimy wydawać cały czas resztę. Więc trzeba dosyć szybko myśleć, ponieważ wszystko jest na czas, ale to zobaczycie za sekundę. Przy okazji można... Vincent jest uzależniony od... Andrews jest uzależniony od papierosów. To też trzeba sobie jakiś czas dawać mu zapalić. Tak, wiem, że palenie szkodzi zdrowiu i tak dalej. No cóż, możemy naszego bohatera żywić na przykład sami chipsami i patrzeć, jak jego zdrowie będzie się coraz bardziej psuło i pogarszało. A możemy próbować się żywić również dobrze, co będzie nas oczywiście więcej kosztowało. Ale okej, pojedźmy tam. Można jechać także za pomocą taxi. No ale to nie jest najlepszy pomysł. Okej, pójdziemy na piechotę. Ale mamy nic z tym noc. Cholera. Którą godzinę mamy? Mamy... czy ja mogę to jakoś sprawdzić czas? Nie, muszę mieć kupiony zegarek. Ponieważ na przykład rozmawiam później z klientami, zapyta nas taki klient o godzinę. Jeżeli podamy mu tą godzinę, on na przykład coś u nas wtedy kupi. Jeżeli nie podamy, to pójdzie sobie dalej. Dlatego też warto na przykład kupować tego typu rzeczy później w sklepiku, który jest obok naszego stoiska, czy zagadywać po prostu przechodniów, rozmawiać z różnymi ludźmi, ponieważ to buduje cały ten świat i nasze zdanie o nim, to jak się w nim czujemy. Okej. Okay. Głodujesz, tak? No dobra. Sprawdźmy więc. O, zamknięte. O, ja nie mogę. Słabo to widzę. Nie wyliczyłem tego odpowiednio, ale trudno, musimy poczekać chwilę. Dodatkowo na stoisku możemy jakieś tam dodatkowe rzeczy sobie dodawać, upgrade'ować. To nie jest aż tak istotne, ale przy okazji jakiś tam dodatkowy element. No dobra, spróbujmy pójść do jednej z jadłodajni, u której ja się stołowałem grając. To było chyba tutaj. Tutaj lub tutaj. Nie, tutaj. I na przykład... różne postacie pracujące w właśnie innych sklepikach, stoiskach i tak dalej, często u nas coś kupują, więc gdy z nimi rozmawiamy, są w stanie nas na przykład zapamiętać. I na przykład my coś kupując, możemy także dawać napiwki. Więc w pewnym sensie karma może także tutaj zadziałać i gdy my damy napiwek, ktoś być może da nam. Ale to już wszystko zależy od nas, to jak potraktujemy inne postacie, tak jak potraktujemy naszych bohaterów. Okej. Dojdę tutaj do końca, przejdzie następny ekran i będę w mojej jadłodajni. A nie, to jest tutaj. Następny budynek. Chyba tutaj, okej, 24-godzinny. A nie, nie, to jest ten. To jest 24 na dobę otwarta jadłodajnia, w której możemy jeść cokolwiek. Dobra, mam tutaj jakiegoś gościa przy okazji. O, i jest ekspedientka, kelnerka. Okej, znowu może nam coś pomóc. Chcemy zacząć naszą kupowanie. Okej, tak, tylko jedno miejsce, ponieważ być może w przyszłości ktoś będzie chciał z nami zaprzyjaźnić. Być może kogoś będziemy chcieli zaprosić. A być może nie. Możemy wybrać sobie oczywiście z karty dań jakieś tam, nie wiem, naleśniki weźmy. I powiedzmy, to jest dosyć drogi, ale nie będzie zupa i kawa. 8,40. Drogo. Kawę, wypij kawę i lecimy do pracy.
I lecimy. Dobra, to tyle. To wszystko. I teraz możemy dać również napiwek. Średni napiwek wynosi $1.26. Dlatego my damy, ja zwykle daję powyżej średniej, dlatego dam $1.30. Okej. Na razie. Mam fajnego klienta, z którym w normalnych warunkach byśmy mogli zagadać. Sorry za Skype'a. Mam nadzieję, że zaraz wyłączy, to zminimalizuje. Okej. I teraz wracamy na nasze stoisko, już wszystko będzie przygotowane w związku z naszymi gazetami. Dobra, idziemy na nogach. I będzie naprawdę, to będzie ostatni aspekt tej gry, jaki wam pokażę. Ostatnia mechanika, ponieważ nie chcę tego przedłużać jeszcze bardziej. A odkrywanie tego, o co tutaj właściwie chodzi, pozostawię wam. Dobra. Pośpieszmy się trochę. Jak tam z naszym... No cóż, pan Glębowski jest nieco głodny, ale na razie mu nic nie kupimy, nie ma, gdzie wszystko jest zamknięte w tym momencie. Okej, jesteśmy już prawie na miejscu. I okej, są gazety, mamy już poranek. Ucinamy tutaj te, powiedzmy, jak to nazwać, to co złączy, sznurki łączące gazety, wpisując komendy, w tym oknie. Otwieramy. Możemy zacząć naszą pracę. Czekamy już na klientów i tak mija nam cały dzień. Jeden, drugi, trzeci. Aż nie stracimy wszystkich pieniędzy lub nam nie uda się wygrać. Chociaż wygrać? W tej grze słowo jest bardzo nie na miejscu, ponieważ to jak w życiu, tutaj się nie da wygrać. Można co najwyżej dojść do pewnego momentu życia naszych bohaterów. Okej, mamy naszą pierwszą klientkę. Może wymienić tu imionami, przedstawmy się. Miło mi panią poznać, jasne. Dziękuję, fajnie, super. Sprzedajmy jej może teraz. Tak jest, jesteśmy właśnie tym gościem. Super. Dobra, i... Aha. Dobra, niestety, ale ona chyba nie będzie naszą nie będzie naszą pierwszą klientką. Tylko nas poinformowała o kilku sprawach. Zatem my czekamy na kolejnego klienta. O, od razu przyszedł. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Andrus. Tony, świetnie. Czy chcesz coś kupić, Tony? Co weźmiesz? Nie wziął, o. Nie wziął portfela. No cóż, a my tracimy czas. Czas, który naszego bohatera jest bardzo ważny. Przy okazji, im częściej rozmawiamy, tym więc tym szybciej tracimy energię, więc gdy zejdzie na do zera, nie będziemy mogli już zadawać pytań, a w pewnym momencie nie będziemy mogli nawet sprzedawać czegokolwiek. Okej. Startujemy. Cel. Tak jest. I wybieramy resztę. 5, no to raz, dwa, 3, 4. Cenę ustawiliśmy na 40, co jest coś, co ja zrąbałem, szczerze mówiąc. Ponieważ wtedy się o wiele trudniej wydaje tą resztę. Okej, teraz jest okej. A średnia cena na przykład za gazetę to jest chyba 50 centów. Więc może ja to zrobię. Dał na przykład z napiwek w postaci aż dolara, co jest całkiem sporo. Jasne, chcesz gazetę, super. I tak nim jadam cały czas, cały dzień, całe życie wręcz. A lecimy, dawaj kasę, kolego. Co? Ale co ja zrobiłem źle? Chyba... Nie wziąłem... Wybrałem złą ten... Wybrałem zły... Zły przedmiot. Po prostu, ale okej. Kupujemy dalej szybko. Znaczy sprzedajemy. Jasne, Gregorian. Gazetka, gazetka. Jasne, jasne. Szybko, szybko, szybko. Startujemy. I gdzie ona jest? B. Świetnie. O, dokładnie dał nam tyle, ile potrzebowaliśmy. Świetnie. Najlepszy czas jak dotąd. I $1.50 na piwku. Tak trzymać. Jednak do czasu.
To też ja chyba teraz już was pozostawię z tym, co możecie już zrobić. Dostępna jest darmowa wersja, jak widzieliście na początku tego materiału. 2 baterów i parę godzin katowania się wręcz. Trudnej rozgrywki. Być może wam się uda pomóc tym bohaterom, być może im zaszkodzicie. Wybór należy do was. Ja jestem Patryk Batko i do usłyszenia już niebawem. We'll be right back.